Chłopaki, powiedzcie, po co nas tu zebraliście? Co się stało w obozie? I dlaczego musimy stać w jednej linii z przegrywami? Dziewczyny, tylko przegrywy. Lepiej ich posłuchajmy. Słyszysz, Marusia, odsuń się ode mnie. Dziewczyny, odsuńcie się. Nat czuje się nieswojo. Diana, nie jesteśmy tu bez powodu. Przygotowaliśmy dla was konkurs. Tak, dziś odbędą się zawody. Babaju! Chłopaki wymyślili coś fajnego. Chłopaki, będziemy uczestniczyć razem z nimi? Marusia, nie z nimi, a z cheerleaderkami. Cieszcie się, że chłopaki zorganizowali ten konkurs nie tylko dla nas, ale też dla was, przegrywów. Diana, kochani, na pewno wygrasz. Te zawody są dla ciebie. Smelik, czemu niby Diana ma wygrać? Ja sądzę, że wygra Laila. To będzie Diana. Ej, koszykarze, ściągnijcie korony. To nasze dziewczyny wygrają. Wygra moja Ania. Anusiu. Tak, Kef. Chłopaki, to naprawdę fajne, ale nie powiedzieliście, co to za konkurencja i jakie są zasady. Dziewczyny, konkurs jest właśnie dla was. Miss obozu. Tak, będziecie się pokazywać, a my będziemy was oceniać. Nasze dziewczyny będziemy sami oceniać. Spokojnie, chłopaki, powinniście się cieszyć, że mogą brać udział. Cieszcie się, że je przyjęliśmy, mają szansę zostać miss obozu. Chłopaki, one i tak nie mają szans zostać miss obozu. Brumiasty, cicho. Ten konkurs jest dla nas. A niech to, po co nas zaprosili do udziału? Nie mamy żadnych ubrań. Chłopaki, nie zapytaliście nas o zgodę, co mamy teraz założyć? A niech to, co mam teraz założyć? Dziewczyny, jeżeli nie chcecie, to nie bierzcie udziału. Mogę uczestniczyć sama, ale to nie jest konkurs na pokazywanie ubrań. Dziewczyny, nie akceptujemy odmowy, bierzecie udział. Czekamy na was. To co, cheerleaderki, jesteście gotowe na pot i łzy? Cheerleaderki są zawsze gotowe. Tak, chłopaki, zawsze jesteśmy gotowe. No co, dziewczyny, gotowe do rywalizacji? Nie, bo nie mamy ubrań. Nie, będziemy rywalizować, bo jesteśmy super. Jak to? Dobra, dziewczyny, będziemy trzymać za was kciuki. Liczymy na was, nie zawiedźcie nas. Gigi, dawaj, dasz radę wygrać. Marusia, jestem z tobą. Popania. No co tam, konkurentki? Powodzenia. Nie potrzebujemy waszego powodzenia. Zostawcie je sobie. Dziewczyny, miss obozu, to takie fajne. Ale co zrobimy, jeżeli wygra jedna z nas? Diana, jak to? Będzie świetnie. Jeżeli jedna z nas wygra, będzie to oznaczać, że wszystkie wygramy, ponieważ jesteśmy drużyną. Cheerleaderek! No dobra, szybko, dziewczyny, musimy się przygotować. Ania, nie możemy wziąć udziału. Tak, nie mam ubrań, nie zamierzam brać udziału, nie mam sukienek ani nic. Ja też nie mam nic. Ja też nie mam i nie mogę nawet nikogo poprosić, żeby pożyczył mi sukienkę, bo wszyscy są wyżsi ode mnie. Dziewczyny, nie płaczcie, pożyczę wam coś. Chociaż możemy mieć pewne problemy. Nie chcę, żeby Artem przestał mnie kochać, muszę zostać królową. Słuchaj, Marusia, nie królową obozu, ale miss obozu. I wiesz, nie jesteś jedyna, która chce wygrać. Tak, każda z nas chce wygrać. A mi to potrzebne, ponieważ chcę znaleźć moją prawdziwą miłość. No dobra, dziewczyny, spróbuję was ubrać. Chłopaki, głosujemy na najlepszą dziewczynę. Tak, głosujmy na Lailę. Jeśli zagłosujecie na Janę, to posprzątam pokój. Nie, brawiasty, głosujemy uczciwie. Tak. Chłopaki, zagłosujcie na Anię. Nie, Kev, zagłosuję na Morusię, ona jest najlepsza. Nie, to Gigi jest najlepsza. A ja myślę, że wszystkie powinniśmy postawić na podium, bo wszystkie są piękne, wszystkie je lubię. Nie starczy na to wszystko punktów. Dobrze, jesteśmy gotowi na spotkanie z miss obozu. Dziewczyny, chodźcie tutaj, czekamy na was. Cheerleaderki żądam! My jesteśmy gotowe wygrać! Dziewczyny, jesteście najlepsze! Widzieliście te ich cheerleaderki? Teraz zobaczymy nasze dziewczyny. Chodźcie do nas, nasze gwiazdy! Pokażcie nam się! My jesteśmy najładniejszymi dziewczynami, a zwycięstwo czeka na nas. Dziewczyny! Oj, moje punkty są twoje! Mamy nadzieję, że wygramy!
Dziewczyny, dziewczyny, skąd one wzięły te ubrania? Powiedziały, że nic nie mają. Jestem w szoku, na pewno Ania im to dała. Wiecie, dziewczyny, nie lubię Gigi i jej wyglądu, trochę mnie przyćmiewa. Nat, o co chodzi? Gdzie twoja pewność siebie? Nigdy nas nie przyćmi. Z przyjemnością witamy was na konkursie. Czekamy na wasze piękno, talenty i piękne przejście po wybiegu. Dziewczyny, a my oczekujemy, że będziecie umieć gotować, posprzątać dom i umieć uprać skarpetki. Tu chodzi o mis piękności. Cicho! Muszą umieć wszystko. O co chodzi? Nie podobają im się ubrania? Kitty, cicho! Ja nie rozumiem. Nie podoba wam się mój strój? Tak dla waszej wiadomości, to ja jestem córką Barbie. Gigi, odsuń się. Oni nie potrafią niczego docenić. Przegrywów nie interesują sukienki. Chcą, żeby ktoś im gotował. Albo sprzątał. Tak, a Patryk jest szalony. Chce, żebym prała jego skarpetki. Dziewczyny, odsuńcie się. Jesteśmy tutaj, żeby pokazać piękno. Dziewczyny, ja pierwsza. I tak, chłopaki. Mam niesamowite, gęste, długie włosy, piękne, grube brwi, piękne, naturalne usta. I każdy się we mnie kocha. To moja Diana, moja. Teraz przyjdzie moja Laila. Poczekajcie, jak przyjdzie Jana, wiem, jakie ma rzeczy. Wow. Ajajaj. Diana ma za duże mniemanie o sobie. Racja. My jesteśmy lepsze. My im pokażemy. A ja jestem Miss Naturalna. Mam naturalne, kręcone włosy, nie używam lokówek ani prostownicy, a moje nogi są szczupłe i proste. A ja jestem małą dziewczynką, dziewczynką nocy. Moje brwi są czarne, oczy czarne, moje włosy też są czarne. Mogę was oczarować. A ja wyglądam jak modelka. I to wszystko. Widzieliście? Dziewczyny, to dla was. Dziewczyny, teraz nasza kolej. No co, chłopaki? Ja jestem wesołą i prostą dziewczyną. I czekam na dobre wyniki. Arr. Dawaj, Kitty, teraz ty. Ja nie mogę, to nie jest dla mnie. Rany, to Kitty wszystko zepsuła. Ja mogę powiedzieć tylko jedno. Dobra dziewczyna musi być duża. Tyle o mnie. Uuu, moja Marusia. Siła. Mac. Kef, ja mogę powiedzieć tylko jedno. Jestem tu dla korony. Nie zamierzam gotować ani prać skarpetek. No nie musisz coś zrobić. Konkurs musi być uczciwy. Dobra, oceny. Koszarze, dziękujemy! Chłopaki, dziękujemy! Postawili nam niskie oceny. Oni robią to celowo. Przecież są razem z cheerleaderkami. Dziewczyny, oczywiście nasi koszykarze będą głosować za nami, a wasze przegrywy za wami. Dobra, dziewczyny, teraz pokażecie nam wasze talenty. Miss obozu musi być utalentowana. Dziewczyny, dalej, liczymy na was. Chłopaki, jesteśmy dziewczynami z XXI wieku. Jesteśmy fajne. Jesteśmy nowoczesnymi dziewczynami. Dlatego będziemy tańczyć taniec z TikToka. Tak, dziewczyny, dawajcie. Niech to, było bardzo źle. To dobrze, że tak wyszło. Dobrze, dziewczyny! To znaczy, że mamy szansę. To jakaś szkolna dyskoteka? Ja tak tańczyłem w przedszkolu. Dobra, wystawiamy punkty. Wiecie co, koszykarze? Nie zależy mi na waszych punktach. Nam też nie. Bo wiemy, że my zrobiłyśmy to lepiej. Chłopaki, a co z naszymi punktami? Dziewczyny, jak zwykle jestem w cieniu, ale dobrze, że macie takich dobrych chłopaków, że dają wam takie oceny. Dobra, dziewczyny, teraz wybieg. Musicie poruszać się jak pawie. Pawie nie są piękne, lepiej flamingi. Dziewczyny, pokażcie się nam. Bądźcie cool, pełna potęga i moc. Trzymamy kciuki. Ja idę. Marusia, daj czadu. Marusia, no dalej, dalej, dawaj. Będziesz piękna. Marusia! Marusia! Buuu! Kitty! 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 Dawaj, Ania! Ania, dobra robota! Jaka piękna!
Dziewczyny, teraz ja idę! Dziewczyny, nie bądźcie zazdrosne. Trzymajcie się, teraz ja idę. Dawaj, Diana, jesteś najlepsza. Dawaj, Jana, dawaj! Jesteś najlepsza! To cheerleaderka! Nad, jesteś piękna, Nad! Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa! Laila, jesteś najlepsza! Chodź szybko! Dziewczyny, jesteście najlepsze! Ja nie rozumiem, postawiliście piątki wszystkim? Dziewczyny, wasi koszykarze was zawiedli, ponieważ postawili piątki tym przegrywom. Ciekawe, koszykarze postawili nas na takim wysokim poziomie. Ciekawe dlaczego? Koszykarze, wasza kolej, czyli liderki muszą wygrać, są najlepsze. Wszystkie dziewczyny są fajne. No Smiley, wszystkie były fajne. No i co? Diana, jak dla mnie to zasługujesz na tą koronę, ale... Rozmawialiśmy o tym i Laila, zawiodłaś. Jana, ty też. Co? Jak to? To znaczy, że mi się nie udało? Nie będę miała korony? Smajlik, obiecałeś mi! Max! A niech to, dziewczyny, wygrywamy. Tak, no bo czy liderki ich zawiodły? Zdecydowaliśmy, że nie będzie mi z obozu, bo wszystkie dziewczyny na obozie zasługują na koronę. Dziewczyny, jesteście najlepsze! Wszystkie jesteśmy mis obozu! Zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał! Pa, pa!